Grzegorz Boratyn, witam. To są aktualności. Na początek informacje dnia w skrócie. Nadzieje i obawy, reforma oświaty wciąż budzi emocje. Tarnogóra pamięta, w hołdzie policjantowi zamordowanemu przez NKWD. Walka o bezpieczeństwo, mieszkańcy Jawornika Niebyleckiego żądają przebudowy drogi. Na świętego Marcina tradycyjne rogale i pomoc potrzebującym. Parlamentarzyści z Komisji Edukacji, wojewoda i kurator oświaty przekonywali dziś w Rzeszowie, że reforma szkolnictwa ma służyć uczniom. Nie będzie zwolnień nauczycieli, a samorządy dostaną więcej pieniędzy z subwencji oświatowej. Części pedagogów to nie przekonuje i boją się utraty pracy. Podkarpacki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje się do ogólnopolskiego protestu w Warszawie. Reforma edukacji jest konieczna m.in. z powodu stale spadającej liczby uczniów w gimnazjach, co zdaniem wojewody zagraża systemowi oświaty w obecnym kształcie, także na Podkarpaciu. Z prezentowanej dziś ministerialnej prognozy wynika, że za 11 lat będzie o 11% dzieci mniej, więc utrzymywanie tak dużej liczby oddziałów gimnazjów nie będzie miało sensu. Padały też inne argumenty. Zblokowane uczenie w szkołach na różnym poziomie niestety nie przynosi pożądanych efektów. Wiemy, że uczniowie nie mają usystematyzowanej, pełnej wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Stąd potrzeba powrotu do przedmiotowego kształcenia. Gdzie w szkole, która jest zaproponowana w wyniku reformy, szczególną uwagę zwróci się na język ojczysty, na historię, ale także na podstawy informatyki. Wojewoda i posłowie z Komisji Edukacji zapewniali, że reforma jest dobrze przygotowana, a niepokój wynika z niewiedzy. Prawo i Sprawiedliwość szło z tym programem do wyborów. My dzisiaj tak naprawdę spełniamy obietnice wyborcze. Jest to naprawdę dobra zmiana. Mogę powiedzieć jedno, gimnazja nie sprawdziły się do końca. Wojewoda zapewnia, że nie stracą samorządy, bo nowa sieć szkół nie przełoży się na niższe subwencje. Już w przyszłym roku wzrosną one o 413 milionów, a objęte nią zostaną także dzieci w przedszkolach. W projekt nowej ustawy oświatowej wpisane są także działania osłonowe dla nauczycieli. Wielu z nich w wyniku przekształceń przede wszystkim znajdzie pracę w szkołach nowego typu, czyli ci, którzy są nauczycielami szkół sześcioletnich, staną się nauczycielami szkół ośmioletnich. Jeśli będą to jakieś łączenia szkół, to również z mocy ustawy ci nauczyciele znajdą się w tym systemie. Kurator oświaty zapowiedziała także, że rusza akcja informacyjna adresowana do uczniów, nauczycieli i rodziców. Do gmin i powiatów mają docierać także posłowie z Komisji Edukacji. Niepokój, jaki wywołuje reforma, jest spory. W tym rzeszowskim gimnazjum uczy się ponad 500 uczniów i pracuje 42 nauczycieli, którzy boją się o swoją przyszłość. My nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka. Nie wiemy, jaka będzie siatka godzin, nie wiemy, ile godzin będzie, jak będzie to wyglądało, czy będziemy mieć pracę, czy nie. Czy dzieci nie będą się uczyć do późnych godzin wieczornych. To jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, jedna wielka nadzieja, że jednak do tej reformy nie dojdzie, że rządzący wezmą pod uwagę nie tylko głosy nauczycieli, głosy polityków, że ośmioklasowa szkoła podstawowa jest idealnym rozwiązaniem, ale wezmą też może warto spróbować przeprowadzić badania na gimnazjalistach. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który kiedyś był przeciwny tworzeniu gimnazjów, teraz uważa, że się sprawdziły. Dlatego w ich obronie przygotowuje się do ogólnopolskiego protestu w Warszawie. Gimnazja w tej chwili to się obroniły już. Był czas, kiedy różnie było, przecież te początki zawsze były ciężkie, a w tej chwili jesteśmy w czołówce europejskiej dotyczącej kształcenia młodzieży w tym wieku. Zgodnie z reformą edukacji sześcioletnie szkoły podstawowe będą przekształcone w szkoły ośmioletnie. To powrót czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. W miejsce szkół zawodowych powstaną branżowe szkoły zawodowe pierwszego i drugiego stopnia. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od września przyszłego roku. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział dziś w Mielcu, że polskie zakłady lotnicze mają duży potencjał gospodarczy. Jego zdaniem wybór śmigłowca wielozadaniowego dla naszej armii ma służyć nie tylko wojsku, ale też rozwijać polski przemysł. W październiku resort rozwoju zakończył rozmowy z Airbusem. W tej chwili szczegółami przetargu zajmuje się Ministerstwo Obrony Narodowej.
Trzeba przykładać wielką wagę do tego, żeby dbać o sprzęt, dbać o przemysł obronny, przemysł zbrojeniowy. I to jest też motto do działania na pewno naszego rządu. Za wybór śmigłowców odpowiada resort obrony narodowej oczywiście. Moje spojrzenie na to jest takie po prostu, że żeby wszelki wybór służył przede wszystkim też polskiej armii, bo to bezpieczeństwo, i polskiemu przemysłowi, rozwojowi gospodarczemu kraju. Natomiast co do przygotowań, na pewno one toczą się we właściwy sposób i tak są przygotowywane, żeby proces się odbył w jak najbardziej obiektywny sposób, na bardzo obiektywnych zasadach. Myślę, że ten przemysł lotniczy, przemysł obronny ważny jest z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa obywatela, ale też jest ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Ważnym elementem jest to, aby sprzęt, który tutaj jest produkowany, który ma jakość, który ma oczywiście, który jest innowacyjny i posiada w swoim zasobie nowe technologie, wspierał gospodarkę naszego Podkarpacia i też całego kraju. Mieszkańcy Tarnogóry koło Nowej Sarzyny wspominali dziś posterunkowego Michała Krawca, policjanta z tej miejscowości, który został rozstrzelany w 1940 roku przez NKWD. Spoczywa w Bykowni na Ukrainie. Przedwojennemu funkcjonariuszowi poświęcona jest pamiątkowa tablica i dąb pamięci. Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry szuka też rodziny Michała Krawca, która przeżyła zsyłkę na Sybir. Tarnogóra to miejscowość licząca niespełna 900 mieszkańców, ale działające tu Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry z niezwykłą starannością dba o każdy szczegół lokalnej historii, a zwłaszcza o jej bohaterów. Michał Krawiec jest jednym z nich. Jesteśmy dumni i dlatego dzisiaj się tu spotykamy przy okazji Święta Niepodległości. Chcielibyśmy właśnie tą postać uczcić w ten sposób i mamy nadzieję, że będzie ona żyła tu wśród mieszkańców. Michał Krawiec urodził się w Tarnogórze w 1898 roku. Tu chodził do szkoły, a gdy wybuchła I wojna światowa, jako 17-latek poszedł na front. Po wojnie zaczął służbę w policji. Posterunek w Borysławiu na Kresach był jego ostatnim. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został tam aresztowany jako element społecznie niebezpieczny, a potem rozstrzelany przez NKWD. Spoczywa w Bykowni. Tylko na wschodzie, na tak zwanej nieludzkiej ziemi, zginęło, szacuje się, może nawet 15 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej. Warto o tym przypominać. To właśnie by uczcić policjanta, który oddał życie za ojczyznę, społeczność Tarnogóry odsłoniła tablicę i zasadziła dąb pamięci. Chcemy to upamiętnić, żeby ta pamiątka jakaś była dla tych dzieci, dla przyszłych wnuków, pokoleń przyszłych, żeby oni coś mieli dla siebie na tym miejscu, w naszej wiosce. Chociaż wioska jest nieduża, ale pamięć jest duża. Tarnogórska młodzież wraz z nauczycielami przygotowała dziś apel pamięci i uroczystą akademię. Na takie szczególne obchody Narodowego Święta Niepodległości przyszło około 100 mieszkańców. Lokalna społeczność już 2 lata temu ustawiła kamień pamięci lokalnych bohaterów. Zamontowała też specjalną tablicę z ich zdjęciami. Wszyscy ci ludzie, niżej widzę tu tabelkę mojego nauczyciela, zdjęcie, pan Edward Wróbel, który w tej miejscowości prowadził tajne nauczanie tych ludzi, półanalfabetów, prowadził do szkoły, prowadził i uczył w czasie okupacji. Bataliony chłopskie, których ojciec mój również później uczestniczył w batalionach chłopskich, to często wspominał o właśnie tym nauczycielu. Właśnie w taki sposób Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry chce powiedzieć: pamiętamy. Wielkie zmiany w powiecie jasielskim. Samorząd ma od dziś nowego starostę, nowy zarząd i nowego przewodniczącego Rady Powiatu. Władzę nadal sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, a ponieważ radni tej partii spierali się o rozwój miejscowego szpitala, Mariusza Sepioła na stanowisku starosty zastąpił dziś Adam Pawluś. 20 głosami za, przy 3 wstrzymujących się, na starostę jasielskiego wybrano Adama Pawlusia, z zawodu prawnika i działacza Solidarności. Zasiadał już w zarządzie powiatu, a wcześniej był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie i Rzeszowie. Nowy starosta zapowiada, że chce wspomagać rozwój przemysłu jasielskiego oraz łagodzić rozdźwięk, do którego doszło w klubie radnych PiS przy odwoływaniu poprzedniego zarządu powiatu. Marszałek Marek Kuchciński, który jest szefem Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu, zdecydował, że moja kandydatura może połączyć te zwaśnione strony i zagwarantować
dobrą pracę i rozwój powiatu. Na zastępcę starosty wybrano Tadeusza Gorgosza, dotychczasowego przewodniczącego Rady Powiatu. Na tym stanowisku zastąpił go Robert Snoch. Nowy zarząd oraz przewodniczący rady są albo byli związani z Prawem i Sprawiedliwością. Radni, którzy doprowadzili do odwołania poprzedniego zarządu, są zadowoleni ze zmiany. Priorytetem było to, aby ten nieudolny zarząd został odwołany i dalszych czynności szkodzących powiatowi jasielskiemu nie czynił. No to najważniejszą rzeczą była inwestycja, którą jest rozbudowa szpitala i tutaj musi być zarząd taki, który będzie gwarantował to, że ta inwestycja zostanie skutecznie i dobrze zrealizowana. Trudno w tej chwili na gorąco komentować, czy będzie to dobry, czy zły wybór. Myślę, że kolejne miesiące, kolejne dokumenty, kolejne działania dopiero wskażą nam, czy dzisiaj radni dokonali prawidłowego wyboru. Jedną z najważniejszych spraw dla powiatu jasielskiego jest teraz rozbudowa szpitala specjalistycznego. Koszt inwestycji to około 80 milionów złotych. Większość tej kwoty samorząd będzie musiał wyłożyć z własnego budżetu, co oznacza konieczność zaciągnięcia kredytu. Skoro mamy czwartek, czas na interwencję aktualności. Beata Bartman, witam. Dobry wieczór, witaj. Dziś interwencja mieszkańców Jawornika Niebieleckiego, którzy walczą o swoje bezpieczeństwo. Domagają się przebudowy odcinka Krajowej 19, który już nazywany jest zakrętem śmierci. Miesiąc temu właśnie w tym miejscu, o czym informowaliśmy na naszej antenie, zginęła trójka młodych ludzi. Czwarta ofiara wypadku niestety zmarła w szpitalu. To miejsce tragedii z 16 października. Gdy przybyliśmy na miejsce, zastaliśmy BMW przygniecione do bariery przez Opla. Centralnie w środek samochodu zmiażdżone, zostali zmiażdżeni. Trzy ofiary były na miejscu. Do wypadku doszło w niedzielne popołudnie. Młodzi ludzie jechali z Rzeszowa do Sanoka. To zdjęcia wykonane w dniu tragedii. Mam syna w takim wieku właśnie jak te chłopaki, którzy zginęli w tym samochodzie. Jak my ten dach ściągli i było widoczne wszystko, to widok był makabryczny tych chłopaków. Naprawdę zostaje to w pamięci bardzo długo. Niecałe pół roku wcześniej, dokładnie w tym samym miejscu, ginie dwóch 18-latków. To strażacy ochotnicy, którzy jechali na uroczystości Dnia Patrona Strażaków Świętego Floriana. Rodzina, która mieszka w domu w pobliżu łuku drogi, była świadkiem tego i wielu podobnych wypadków. Ja wychodziłem zamknąć szyby w swoim samochodzie. Byłem w trakcie drogi do samochodu i słyszę tępy odgłos. Odwracam się, widzę boczno-czołowe zderzenie dwóch samochodów, gdzie jeden leży już w rowie, właśnie tutaj, gdzie jest umiejscowiony krzyż. Drugi stoi na środku drogi i zaczyna się palić. Przeżycie tragiczne. Widzieć od razu takie młode osoby, nieżywe, auta takie skiereszowane, że nie było na co patrzeć. I oprócz tych śmiertelnych wypadków, praktycznie po każdym deszczu tu ktoś ląduje. Albo w rowie, albo takie zderzenia. W jednym dniu to było chyba 10 aut się rozbiło. Mieszkańcy twierdzą, że mimo dodatniej temperatury, po opadach deszczu jezdnia w tym miejscu jest śliska jak lód. Jest po prostu nawierzchnia nie taka, jak powinna być. I monitorowaliśmy to, prosiliśmy, ale dopiero mówię, te tragedie, to jest najbardziej takie przykre, że tragedie dopiero doprowadzają do tego, że ktoś się tym interesuje, że musi zginąć, tak jak w tym roku, 6 osób i to młodych, bo przypomnę, od 17 do 22 lat. O tym, że to miejsce szczególnie niebezpieczne, mówi też specjalista medycyny ratunkowej, lekarz biegły sądowy, który był wzywany do wielu śmiertelnych wypadków w tym miejscu. Jest to miejsce tak naprawdę budzące grozę. Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że przebywając już na miejscu tego zdarzenia, jest ogromny problem z utrzymaniem równowagi, ponieważ jest to tak śliska nawierzchnia, z jaką ja jeszcze w ciągu wielu lat pracy w swoim zawodzie jeszcze się nie zetknąłem. Od 2013 roku na tym łuku drogi w Jaworniku Niebieleckim doszło już do 14 wypadków. Kiedy odbieram zgłoszenie, gdzie był wypadek, biorąc udział w akcji ratunkowej, czy też odbierając zgłoszenie z prokuratury, że trzeba jechać na miejsce śmiertelnego zdarzenia, pytam gdzie,
miejscowość Jawornik Niebelecki i dalszy ciąg zdania mówi tam, gdzie zawsze. To miejsce szczególnie niebezpieczne także dla pieszych. Mieszkańcy, prosząc o interwencję, wyliczają, że w ciągu ostatnich lat zginęło tu 8 mieszkańców wsi. Budowy chodników żąda miejscowy samorząd. Jest to kilka tysięcy podpisów. W najbliższym czasie, przy wsparciu, nie ukrywam, parlamentarzystów z naszego regionu, wybieram się do ministra infrastruktury, aby po prostu o to zabiegać. Mieszkańcy chcą przebudowy całego odcinka, tak jak w pobliskim Wyżnem, gdzie także mówiło się o zakrętach śmierci. Proszę Państwa, mieszkańcy i samorząd prosili o interwencję w tej sprawie policję. Pewne działania już zostały podjęte. O szczegółach podkomisarz Katarzyna Ciuba z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. W czerwcu bieżącego roku policjanci wspólnie z zarządcą drogi usytuowali tam znak ograniczający prędkość z 90 na 70 km. Zostały również ustawione aktywne sierżanty, tak zwane właśnie, również znak ostrzegający o wypadkach drogowych. Zwróciliśmy się również do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego o usytuowanie w tym miejscu fotoradaru lub odcinkowego pomiaru prędkości. Sprawę tragicznego wypadku z października wyjaśnia rzeszowska prokuratura. Działania policji niestety nie zapobiegły tej tragedii. Jakie są szanse na przebudowę drogi? W tej sprawie odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i są pierwsze ustalenia. Wystąpiliśmy do centrali o przyznanie środków na przebudowę tego odcinka drogi. No niestety decyzja o przyznaniu środków zapada na szczeblu ministerstwa. I dopiero rozpoczęcie ewentualnie postępowania przetargowego i realizacji robót będzie możliwa po akceptacji naszego wniosku. Tam jest kwestia rozdziału fizycznego, ewentualnego fizycznego rozdziału kierunków ruchu, który pozwoli wyeliminować przede wszystkim te wjazdy pojazdów na przeciwny pas skutkujące zderzeniem czołowym. Jest to dość duży zakres na tym odcinku. Mam nadzieję, że znajdą się pieniądze na przebudowę tego niebezpiecznego odcinka. Do sprawy będziemy wracać. Czekamy na Państwa telefony i listy, także w innych sprawach. Bardzo dziękuję. Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął akt oskarżenia przeciwko kierowcy busa, którym w marcu piłkarze Wólczanki Wólka Pełkińska jechali na mecz. Zdaniem prokuratury kierowca nie zachował należytej ostrożności, dlatego samochód wpadł w poślizg i uderzył w ciężarówkę. Zginęło 5 sportowców. 82 policjantów złożyło dziś w Rzeszowie ślubowanie i odebrało z rąk komendanta legitymacje służbowe. Młodych funkcjonariuszy i funkcjonariuszki czeka teraz kilkumiesięczny kurs w szkole policji, a potem już służba. Świadom podejmowanych obowiązku policjanta. Świadom podejmowanych obowiązku policjanta. Ślubuję. Ślubuję. To jeden z największych naborów do policji w ciągu ostatnich kilku lat. Młodzi policjanci musieli przejść wielomiesięczną rekrutację, testy fizyczne i psychologiczne. Przed nimi kurs przygotowawczy w szkole policji. Po nim rozpoczną służbę w oddziale prewencji oraz komendach miejskich i powiatowych. W podkarpackiej policji służy ponad 4,5 tysiąca funkcjonariuszy, a lista chętnych do służby wciąż rośnie. Tylko w tym roku podania o pracę złożyło ponad 1500 osób. Jedni ślubowali rozpoczynając swoją służbę, inni za lata jej wzorowego pełnienia zostali dziś odznaczeni. Ponad 70 policjantów, strażaków i funkcjonariuszy Izby Celnej zostało uhonorowanych za zaangażowanie i pracę na rzecz obywateli. W Urzędzie Wojewódzkim wręczono im medale nadane przez m.in. prezydenta, ministra finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji. W tym tygodniu weekend zaczyna się wcześniej, będzie dłuższy i wyjątkowy, bo świąteczny. Kamila Korab i Adam Bienias powiedzą Państwu, gdzie można się wybrać w ciągu tych 3 dni. Z okazji Święta Niepodległości w całym regionie zaplanowano ciekawe wydarzenia artystyczne. Rzeszów zaprasza na koncert Chwała Bohaterom. Przemyśl na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy pomniku Orląt Przemyskich. Jasło na koncert Wojtka Mrozka, który rozpocznie 4 Jasmaty. Z kolei Robczyce na koncert z Ojczyzną na Sztandarze. Ale koncerty zaplanowano także w innych miastach regionu.
11 listopada można także spędzić aktywnie. W jaki sposób? Na przykład wybierając się na biegi niepodległości, które odbędą się w Rzeszowie, Krośnie i Stalowej Woli. Listopadowe święto to także okazja, aby poznać i przypomnieć sobie naszą historię. Dlatego już jutro Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zaprasza na listopadowe spotkanie z historią. W programie wykłady, filmy oraz kuratorskie oprowadzanie po wystawie Żołnierz Polski 1914-1945, kolekcja Jana Partyki. A teraz propozycja dla tych z Państwa, którzy w ten weekend chcieliby poznać niemalże cały świat. Od 11 do 13 listopada w Rzeszowie 32. edycja ogólnopolskiego spotkania obieży światów, trampów i turystów. Będzie okazja, aby poznać cały świat, ale w ten weekend będzie też okazja, aby ten świat zmienić. Na przykład wybierając się na charytatywny maraton zumby na rzecz chorego Nataniela. Wydarzenie to odbędzie się już w sobotę w Kańczudze. Na koniec propozycje muzyczne. W sobotę o godzinie 18 w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi Leszek Możdżer. Proboszcz parafii Górno i zespół Młody Duch i Przyjaciele zapraszają na 16. koncert sycyliański Tyś jest mój syn. To już w niedzielę o godzinie 18. My już żegnamy się z Państwem. Życzymy udanego weekendu i mamy nadzieję, że w naszych propozycjach znajdą Państwo coś odpowiedniego dla siebie. Jutro święto narodowe, ale też Dzień Świętego Marcina. W Rzeszowie trwają ostatnie słodkie przygotowania. Przez całą noc będzie trwało pieczenie świętomarcińskich rogali, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym rzeszowskiej Caritas. Te prawdziwe, takie najbardziej oryginalne są z białym makiem. My też takie robimy oczywiście z białym makiem, które są oblane kajmakiem i posypane migdałami. Robimy też również z makiem niebieskim, równie dobre, na pewno są większe, myślę, że smaczniejsze. Z bratem studiowałem w Poznaniu, także tą tradycję przywieźliśmy tutaj do Rzeszowa. Staramy się robić wszystko, żeby były nieidentyczne, staramy się robić, żeby były po prostu lepsze. Dokładny przepis na makowe nadzienie i całą resztę jest tajemnicą, ale wiadomo, że w przygotowaniu ciasta, które jest połączeniem półfrancuskiego i drożdżowego, nie można przesadzić z ilością drożdży. Cukiernicy świętomarcińskie rogale pieką już po raz szósty, w tym roku około 5000. Aby tradycji stało się zadość, jutro rzeszowska Caritas będzie je sprzedawać przed kościołami w centrum miasta. Między innymi przed rzeszowską Farą, parafiami Matki Bożej Rzeszowskiej i Świętego Krzyża oraz w Słocinie. Zebrane w ten sposób pieniądze wspomogą najuboższych. A za chwilę sprawdzimy, jaka będzie pogoda na weekend. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia.